Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie coś prostego w przygotowaniu i bardzo taniego, bo będą to zapiekane ziemniaki. Słuchajcie, ja uwielbiam pieczone ziemniaki z ogniska i właśnie coś podobnego będziemy dzisiaj robić. I do tego zrobimy sobie taki sosik z tuńczyka i oczywiście z kukurydzy. Fajne połączenie, więc zapraszam. Jeżeli nie macie pomysłu na obiad i dawno nie jedliście pieczonych ziemniaków, to jest właśnie przepis dla Was. I słuchajcie, od czego zaczynamy? Zaczynamy od ziemniaków. Możecie sobie użyć większe ziemniaki, możecie użyć mniejsze ziemniaki. Najlepiej, gdybyście użyli dobrą odmianę do pieczenia. Ja tutaj mam Red Lady, tak się nazywa ta odmiana. Bardzo fajne ziemniaki, bo mają bardzo żółty, fajny miąższ. I co robimy z tymi ziemniakami? Najlepiej byłoby je upiec, ale one się bardzo długo pieką. Jeżeli chcecie mieć taki efekt jak z ogniska, to na początek wrzućcie je, o, najlepiej do takiego urządzenia na parze. Jeżeli macie takie urządzenie, to jest chwila. Naprawdę, to nie ma problemu. A jeżeli takiego urządzenia nie macie, no to po prostu możecie sobie zrobić to w sitku, na parze, zwyczajnie w garnku z wodą. Nie ma żadnego problemu. I gotujemy sobie na tej parze te ziemniaki, w zależności od wielkości, ale ten duży będzie potrzebował pół godziny. One mają nam lekko zmięknąć, one mają już się nam tam zamknąć, a później będziemy je po prostu podpiekać w piekarniku. Dobrze, zostawmy te ziemniaki, one sobie niech tutaj leżą, a my przejdźmy teraz do robienia sosu z tuńczyka. Sos z tuńczyka jest bardzo łatwy w przygotowaniu. Potrzebny nam jest tuńczyk oczywiście. Ja tutaj mam tuńczyka w kawałkach, w oleju, jedną taką puszkę. Do tego dodajemy kukurydzy. Tak gdzieś z 3 duże łyżki kukurydzy. Fajne połączenie właśnie kukurydza i oczywiście tuńczyk. I ja tutaj dodaję tą zieloną dymkę. Musimy sobie ją pokroić. O, bo fajnie jest, jak coś właśnie w tym sosie nam chrupie. A ta dymka będzie chrupać przez cały czas. Tak. Kroimy, dodajemy. Dość dużo zielonego. Fajne połączenie. Odrobinę soli. Soli morskiej. Tak, szczyptę. I tak samo z pieprzem. Też pieprz czarny, świeżo mielony. I tutaj też damy troszeczkę więcej niż szczyptę. Ja lubię naprawdę dobrze przyprawione jedzenie. Pięknie nam to pachnie. Do tego dodajemy też soku, nie za dużo, soku z cytryny. O, tak gdzieś taką końcówkę. Nie chcemy, żeby to było za kwaśne, ale chcemy wydobyć wszystkie aromaty właśnie z tego tuńczyka. Tym bardziej, że mamy tutaj połączenie słodkiej kukurydzy, które fantastycznie się z tym komponuje. O, i do tego dodajemy nie za dużo majeranku. Pół łyżeczki majeranku wchodzi tutaj i odrobinę słodkiej papryki, żeby nadać koloru do naszego tuńczyka. Kiedy to już wygląda fajnie, musimy dodać majonezu. O, damy 2 duże łyżki majonezu i to będzie przede wszystkim fantastyczna sałatka z tuńczyka. Popatrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. W tym momencie możemy tylko posprzątać i czekamy na naszego ziemniaka. Ziemniaki są już prawie gotowe. Tutaj się jeszcze gotują i w tym momencie przygotujemy sobie coś, żeby nadać im trochę więcej smaku, kiedy będą się piec. Ja tutaj mam tak, 1 ząbek czosnku i do tego naprawdę 1 łyżeczkę estragonu. Ja uwielbiam estragon. Estragon tak pachnie, że te ziemniaki jak przejdą tymi smakami, to będą naprawdę fantastyczne. Estragon już jest i dodajemy odrobinkę majeranku, też nie za dużo, pół łyżeczki. Tak? I do tego tymianek. Słuchajcie, tymianek do ziemniaków jest przepyszny. Tak, też nie za dużo, pół łyżeczki. I robimy sobie taką marynatę właśnie z tego. Do tego odrobinę soli, bo w tych ziemniakach jeszcze nie było ani trochę soli. Odrobinę pieprzu. A może trochę więcej. No i olej. Nie za dużo oleju, tylko taką 1 łyżkę do tego. I to wszystko możemy już wymieszać. Powstanie nam marynata do naszych ziemniaków. I ziemniaki możemy wyciągać. O, popatrzcie. One już są lekko miękkie. Takie właśnie powinny być. Tak. I najlepiej naciąć je na górze.
Możemy je naciąć w ten sposób, nie ma problemu, tak na krzyż. Wtedy szybciej te smaki przejdą. Jak widzicie, one nie są za bardzo miękkie, one są tylko tak delikatnie. O, nacieramy je tym wszystkim i wkładamy. Słuchajcie, wkładamy je do pieczenia. Pieczemy je też nie za długo, gdzieś około 15 minut w temperaturze 190 stopni do 200. Niech one sobie tam posiedzą, niech lekko zrumienieją, niech się lekko przypalą od spodu, bo właśnie takie ziemniaki są z ogniska. Słuchajcie, ja sobie zawinę folię od góry. I one w tych przyprawach, w tym czosnku, w tym oleju naprawdę będą smakować fantastycznie. Wrzucam je do piekarnika i czekamy. Ziemniaki są już gotowe po 15 minutach, ale są bardzo gorące. O! I w tym momencie możemy przepołowić takiego ziemniaka, położyć go tutaj i na górę kładziemy całą tą naszą pastę z tuńczyka. To jest bardzo tanie i no może nie szybkie w przygotowaniu danie, ale tanie. No i oczywiście kto z nas nie lubi pieczonych ziemniaków? Jak ja byłem mały, to tylko czekałem właśnie na takie ziemniaki z ogniska. Dobrze, na górę dajemy trochę cebuli czerwonej dla koloru. O, pięknie. Możemy to też posypać zieloną cebulką i oczywiście dać trochę świeżej pietruszki, jeżeli mamy. O, i to wszystko. Może troszeczkę pieprzu. I słuchajcie, taki przepis na pieczone ziemniaki z właśnie z pastą z tuńczyka. To jest dobry pomysł na taki lunch albo na obiad nawet. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i do widzenia. Pyszna.